Witajcie! Od lądowania chińskiego łazika Chang'e 5 na Księżycu pojawia się coraz więcej dowodów na to, że naturalny satelita Ziemi znacznie różni się od wyobrażenia, jakie od dawna w sobie pielęgnowaliśmy. Głównie pod powierzchnią Księżyca kryją się prawdopodobnie skarby, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia. Szokujące odkrycia łazika mogą na zawsze odmienić nasz świat. Co dokładnie odkryto w głębi Księżyca i dlaczego może to być zwiastunem końca klimatycznej katastrofy, opowiemy w dzisiejszym filmie. Misja Chang'e 5 wylądowała na Księżycu 1 grudnia 2020 roku, po trwającej 23 dni podróży kosmicznej. Dwumiejscowa sonda została wystrzelona z kosmodromu Wenchang w chińskiej prowincji Hainan. Z tego samego miejsca wystartowały sondy testowe i Chang'e 3, a także liczne satelity i loty z zaopatrzeniem dla chińskiej stacji kosmicznej. Po pomyślnym oddzieleniu się od orbitera, lądownik Chang'e 5 wylądował na północnej części Księżyca, który naukowcy nazywają Oceanus Procellarum. Region w pobliżu równika księżycowego to duży, płaski obszar, który znajduje się po niewidocznej stronie Księżyca. Długość Oceanu Burz z północy na południe wynosi 2,5 tysiąca kilometrów, a jego powierzchnia to 4 miliony kilometrów kwadratowych. Cel misji Chang'e 5 został jasno określony. Niemal 8-tonowa sonda miała pobrać próbki z powierzchni Księżyca i po raz pierwszy od 40 lat sprowadzić skały księżycowe z powrotem na Ziemię. Po raz pierwszy w historii ludzkości misja ta polegała na pobraniu próbek z głębokich warstw Księżyca. W ostatnich latach naukowcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że Księżyc może bardzo różnić się od tego, jakie mieliśmy o nim wyobrażenie od dawna. Całkiem prawdopodobne, że Księżyc kryje w sobie duże rezerwy zasobów mineralnych, które mogłyby rozwiązać nasze przyszłe problemy energetyczne. Po udanych odwiertach lądownik wysłał próbki z powrotem na orbitę za pośrednictwem modułu wznoszącego. Podróż powrotna na Ziemię rozpoczęła się zaledwie 14 ziemskich dni później. Na całym świecie misję uznano za wielkie osiągnięcie chińskiej eksploracji kosmosu, wyraźnie stawiające Chiny pośród wielkich potęg kosmicznych naszej planety. Międzynarodowi badacze z niecierpliwością czekali na przybycie próbek. Teraz możemy już powiedzieć, że nadzieje na zdobycie nowej, rewolucyjnej wiedzy o Księżycu okazały się więcej niż uzasadnione. 17 grudnia 2020 roku kapsuła powrotna weszła w atmosferę ziemską i pomyślnie wylądowała na słabo zaludnionych obszarach Mongolii. Zaraz po otrzymaniu próbek specjaliści zabrali się do pracy. Z niecierpliwością oczekiwano, czy próbki z odwiertów potwierdzą istniejące teorie o powstaniu Księżyca, czy też wnętrze naturalnego satelity ujawni zupełnie inną prawdę. Naukowcy dotychczas uważają, że planeta wielkości Marsa zderzyła się z Ziemią ponad 4 miliardy lat temu, w wyniku czego powstał Księżyc. Podczas zderzenia część Ziemi oderwała się i została pokryta stopioną skałą. Do tej pory zakładano, że temperatura była tak wysoka, że cała woda wyparowała bezpowrotnie. Księżyc uznawano za wyschnięte ciało niebieskie, które powoli się kurczyło albo raczej wysychało. Jednak w ostatnich latach dzięki teleskopom i sondom odkryto duże pokłady lodu w kraterach w pobliżu biegunów Księżyca i wszyscy zaczęli się zastanawiać, skąd wziął się lód na Księżycu i dlaczego nigdy go nie zauważono przez ponad 50 lat intensywnych badań Księżyca. W ciągu najbliższej dekady NASA planuje wysłać astronautów w pobliże biegunów w ramach misji Artemis. Zadaniem ich będzie ustalenie, czy możliwym jest wykorzystanie złóż wody znajdujących się na biegunie Księżyca. Woda mogłaby zaopatrywać ludzi przebywających w bazie księżycowej, a także służyć do uprawy roślin czy też produkcji paliwa. Aktualne odkrycie dokonane przez Chang'e 5 może zmienić te plany, ponieważ łazik znalazł na skalistym satelicie Ziemi coś pozornie niemożliwego, mianowicie ogromne ilości wody, która występuje na całym Księżycu. W próbkach z wiertła naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk odkryli niezwykle dużą gęstość drobnych cząsteczek szkła. Te maleńkie szklane kryształki powstały prawdopodobnie podczas uderzenia meteorytów o powierzchnię Księżyca. Po bardziej szczegółowych obserwacjach zauważono, że na szklanych koralikach jest coś jeszcze, coś co zszokowało naukowców, ponieważ dzięki analizie spektralnej odkryto wewnątrz tych koralików wodę. W każdej cząsteczce znajduje się tylko niewielka część wody, ale ogólna masa tego życiodajnego płynu na Księżycu jest ogromna.
Wiadomo, że większość wilgoci na naturalnym satelicie Ziemi powstaje z udziałem wiatru słonecznego, gdy jony wodoru uderzają w księżycową glebę i wchodzą w interakcję z tlenem zawartym w księżycowej glebie. Część wody wyparowuje w przestrzeń kosmiczną, ale szkło amorficzne ma zdolność wchłaniania wody do wewnątrz oraz zatrzymywania jej. W 2010 roku NASA oszacowała ilość wody na biegunie północnym Księżyca na 600 milionów ton. Jednak w porównaniu z wodą rozpuszczoną w regolicie jest to niczym kropelka w morzu. Chińskie badanie nie pozostawia żadnych wątpliwości. Chang'e 5 odkrył 120 cząstek wody na milion w powierzchniowym regolicie księżycowym i 180 cząstek na milion w pobliskim bazalcie księżycowym. Może się wydawać, że to niedużo, ale według najbardziej skromnych szacunków w szkle uderzeniowym na Księżycu można by zmagazynować 297 miliardów ton wody. Przede wszystkim jednak pozwala to mieć nadzieję na obecność wody także na innych skalistych planetach. Prawdopodobieństwo, że cząstki szkła są równomiernie rozmieszczone na całym Księżycu, jest wysokie. W końcu cały Księżyc był bombardowany przez komety, asteroidy i meteoryty przez blisko miliardy lat. Wynikać może z tego, że Księżyc może być też obfity w wodę od równika aż po jego bieguny. Dlatego przyszłe bazy księżycowe nie będą musiały być umieszczane na samych biegunach. Wodę z tych szklanych kuleczek można bardzo łatwo oddzielić poprzez ogrzewanie, zapewniając w ten sposób osadnikom na Księżycu świeżą wodę pitną, niezależnie od tego, gdzie będą się na nim znajdowali. Pewnie zastanawiacie się teraz, czy kiedykolwiek nadejdzie ten czas, kiedy księżycowy lód stopi się lub czy w krajobrazie Księżyca mogą pojawić się rzeki, jeziora, lub też dzięki chemicznym czy mechanicznym zmianom w wodnych szklanych koralikach zamieni się to w świat z oceanami. Choć taka wizja wydaje się być fantastyczną, niestety jest mało prawdopodobne, aby powierzchnia Księżyca została zalana wodą. Na Księżycu praktycznie nie ma atmosfery. Występują ekstremalne temperatury, a ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie. Woda miałaby szansę się upłynnić tylko w pewnych warunkach, które na Księżycu po prostu nie występują. Ponieważ skalisty satelita nie jest szczególnie gęsty i ma bardzo słabe pole magnetyczne, nie mamy też liczyć na takie zmiany w przyszłości. Ale ogromna ilość wody na Księżycu to nie jedyne niesamowite odkrycie chińskich astronautów. Oprócz wody w szklanych koralikach znaleziono także inne rzeczy. Próbki zebrane przez chińską sondę kosmiczną są pod tym kątem wyjątkowe. Pobrane z głębi wnętrza są o około miliard lat starsze niż wszystkie próbki pobrane z powierzchni przez astronautów podczas amerykańskiego programu Apollo. Najprawdopodobniej te szklane koraliki powstały w ciągu ostatnich 2 miliardów lat w wyniku potężnych uderzeń meteorytów, asteroid, a także komet. Aby powstały wymagane temperatury, potrzebujemy uderzenia wielkości mniej więcej asteroidy, która mogłaby zmieść dinozaury z powierzchni Ziemi około 68 milionów lat temu. Będąc stosunkowo małym ciałem niebieskim, Księżyc w całej swojej historii podlegał ogromnym wpływom kosmicznym. Zaskakujące jest nawet to, że po takich zamachach bombowych przetrwał w całkiem niezłym stanie. Sonda Chang'e 5 odkryła jeszcze jeden kryształ w księżycowej skale, który może mieć kolosalne znaczenie. Wszystko dlatego, że kryształ ten składa się z substancji, która do tej pory była nieznana. Naukowcy byli zaskoczeni, gdy odkryli, że w strukturze zawarty jest kluczowy składnik syntezy jądrowej. Dla tych, którzy nie są do końca zaznajomieni z tematem energetyki jądrowej, warto w tym miejscu zauważyć, że problem energetyczny Ziemi może zostać rozwiązany, gdy będziemy mieli zdolność do jądrowych syntez. Do tej pory korzystaliśmy z zasady rozszczepienia jądrowego, by zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne. Problem zostałby rozwiązany natychmiast, gdybyśmy znaleźli minerał, który ze swojej natury ma zwiększoną gotowość do syntezy termojądrowej. I tak też właśnie się stało. Wyodrębniony minerał fosforanowy został nazwany Chang'e Y na cześć misji chińskiej bogini księżyca Chang'e. Ustalono, że kryształ ma promień około 10 mikronów, czyli jest węższy nawet od ludzkiego włosa.
Chunkside Y zawiera Hel 3, czyli wersję pierwiastka Helu, który od dawna cieszył się zainteresowaniem naukowców ze względu na swój potencjał jako źródło paliwa do syntezy jądrowej. Mający tylko 2 protony i 1 neutron, Hel 3 jest wyjątkowy, ponieważ jest jedynym znanym stabilnym izotopem dowolnego pierwiastka, który zawiera więcej protonów niż neutronów. Wytwarza także mniej radioaktywnych produktów ubocznych i odpadów nuklearnych w porównaniu z innymi atomami, co czyni go idealnym źródłem paliwa do reaktorów. Obecnie cały świat obserwuje rozwój wydarzeń i oczywiście również NASA zwróciła na nie uwagę. Szacuje się, że wartość ekonomiczna Helu 3 prosto z Księżyca wynosi 3 miliardy dolarów za tonę. Zasoby Helu 3 na Księżycu ocenia się na 1 000 000 ton. W rzeczywistości to odkrycie może zapoczątkować istną gorączkę złota i przyciągnąć na Księżyc wiele firm. Niektóre duże korporacje energetyczne już wstępnie wyraziły zainteresowanie NASA w zakresie inwestycji w przyszłe misje. Najprawdopodobniej program załogowej misji księżycowej Artemis NASA otrzyma znaczący impuls do rozwoju. Tak więc już w niedalekiej przyszłości rozpocznie się wydobycie na Księżycu, a powierzchnia ziemskiego satelity zamieni się w Zatokę Perską przyszłości. Statki kosmiczne będą codziennie dostarczać na Ziemię Hel 3, a nasza planeta będzie mogła wreszcie odetchnąć. I to wszystko na dziś. Jeśli ten film okazał się interesujący, zostaw polubienie, a także komentarz pod spodem i do zobaczenia wkrótce.